nie tylko tego. Bardzo serdecznie witam Państwa. Widzieliśmy się już no prawie pół roku, bo ostatnia wystawa, która była tutaj w Samorządowym Domu Kultury, była wiosną. Nasze piękne prace, które dzisiaj mamy przyjemność obejrzeć na tej wystawie, ja osobiście widzę po raz pierwszy, także tym bardziej mi jest miło, tym bardziej się cieszę, że w dalszym ciągu tak piękne rzeczy i z Weną Twórczą się Państwo nie rozstajecie. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej wystawie, która została nazwana wyjątkowo przez panią prezes Klubu Środowisk Twórczych, przez panią Jadwigę Klaus, Inspirowanie Akademią Sztuk Pięknych. Mistrz, witamy serdecznie. Z panią Jasią się już widziałam. Bardzo mi miło, pani Jasiu, że pani nie zapomina o Domu Kultury. Panią Józefę Stańczak, witam bardzo serdecznie. Piękne chaty, pani Józefo. To mam później pytanie do pani, dwa słowa, ale to później. Państwa Laskowskich, którzy również tutaj swoje prace i dzisiaj, i dużo wcześniej prezentują, panią Krystynę i pana Ryszarda. Panią Reginkę Kasprzak-Adamik, która przyszła do nas na wernisaż tydzień temu. Ten czas tak szybko mija. Także Reginka, bardzo ci dziękuję, że jesteś z nami. Pana Ryszarda Laskowskiego, jest pan Ryszard? Jest. Panie Rysiu, witam serdecznie. Pana Stasia Czarneckiego, pana Andrzeja Bednarza, witam. Panią Danutę Kośle. Nie ma. Aczkolwiek proszę pozdrowienia przekazać. Dzisiaj również na wystawie swoje prace prezentuje pan Rafał Misiąk. To są te dwie prace. Nie ma go, ale piękne prace, które przed chwilą rozłożyłam, to są chyba płaskorzeźby o tematyce religijnej. No i oczywiście twórcy tutaj z terenu gminy Przeszkow, ale również zrzeszeni w Klubie Środowisk Twórczych, czyli pani Maria Zapolska, pani Maria Kozioł, pan Zbigniew Maglewski. Żeby nie przedłużać, co do tej hasła Inspirowanie Akademią Sztuk Pięknych. Przyznam się szczerze, Jasiu, że to Akademia Sztuk Pięknych mogłaby się inspirować waszymi pracami, drodzy Państwo, bo prace jak zawsze są piękne, pełne ekspresji i takie tylko jakby potraficie zrobić, poza tym w takiej różnorodności. Chylę czoła przed wszystkimi i bardzo się cieszę, że po raz kolejny takie piękne rzeczy możemy oglądać. Będziemy to ogłaszać w internecie. Będzie podsumowanie z nurtem Wisłoki tego przeglądu artystycznego. I już Państwa to informuję. Są przymiarki, żeby to zrobić w bibliotece, ponieważ myślę, że to by chyba było logistycznie lepsze, bo na przykład w piątek można by było przynosić te swoje prace. Przychodzi komisja, ocenia, a my w sobotę przychodzimy sobie przed południem na ogłoszenie wyników.
też chcę Państwa poinformować, że na drugi rok z panią Asią Kruszyńską załatwiałam po prostu salę CWP na obchody 35-lecia Klubu Środowisk Twórczych. Już należałoby pomyśleć o pracach z tej to okazji. Ja nie podaję tu żadnego tematu, niech każdemu serce podpowie, bo to będą wtedy najlepsze prace, moim zdaniem. I no jest to rok szafera. W przybliżeniu miesiąc. Co? W przybliżeniu. Mam dwie opcje. Albo maj, albo po prostu październik. Więc ja bym była za opcją październik bardziej i Asia też mi mówiła, bo mielibyśmy jeszcze czas, czy na plenerze, czy jeszcze gdzieś coś zrobić, coś nowego i tak dalej. Więc zobaczymy. Jeżeli nam dadzą tylko w maju, musimy się spiąć, żeby na maj po prostu zdążyć. To są te nasze ważne rzeczy. Też jest sprawa w toku załatwiania, na razie bez echa. Podejrzewam, że nam to wszystko, wybory troszeczkę wstrzymały te wszystkie informacje, wystawa w Urzędzie Marszałkowskim. Już też chcę Państwa poinformować, że na drugi rok z panią Asią Kruszyńską załatwiałam po prostu salę CWP na obchody 35-lecia Klubu Środowisk Twórczych. Już należałoby pomyśleć o pracach z tej to okazji. Ja nie podaję tu żadnego tematu, niech każdemu serce podpowie, bo to będą wtedy najlepsze prace, moim zdaniem. I no jest to rok szafera. W przybliżeniu miesiąc. Co? W przybliżeniu. Mam dwie opcje. Albo maj, albo po prostu październik. Więc ja bym była za opcją październik bardziej i Asia też mi mówiła, bo mielibyśmy jeszcze czas, czy na plenerze, czy jeszcze gdzieś coś zrobić, coś nowego i tak dalej. Więc zobaczymy. Jeżeli nam dadzą tylko w maju, musimy się spiąć, żeby na maj po prostu zdążyć. To są te nasze ważne rzeczy. Też jest sprawa toku załatwiania, na razie bez echa. Podejrzewam, że nam to wszystko, wybory troszeczkę wstrzymały te wszystkie informacje, wystawa w Urzędzie Marszałkowskim. Damy radę, jak zwykle zresztą damy radę, ja tak myślę. Także teraz 11 listopada, dobrze? Bardzo proszę o udział. A potem będziemy znowu myśleć. Patrzcie już teraz na stronę internetową, bo ja Zbyszkowi będę tu podawać, kiedy będzie zakończenie tego przeglądu z nurtem Wysoki, bo to jest też ważne. No i ewentualnie, kiedy będzie wystawa w Urzędzie Marszałkowskim. Byliśmy na ostatnim tym spotkaniu, jak było w Pałacu Kołoborskich. Byłam w Urzędzie Miejskim, rozmawiałam z panem dyrektorem Barnasiem i już właściwie kieruję zaproszenie do wszystkich na plener w Przedsławiu. Te terminy to myślę, że tam się dopiero jakieś tam dogadamy, także już można zaplanować. My jako Stowarzyszenie Przedsławskie Krąg też się włączymy. Zalewajkę myślę, że ugotujemy, żeby tam troszkę posilić się. I miejsca w Przedsławiu jest naprawdę sporo, że można w różne punkty porozstawiać. Jest i kapliczki są, i zamek. Nawet można, nawet pan Barnaś tutaj zasugerował, że jakąś grupę na przykład może do Rzemienia umówić się i też zawieźć. Także jest sporo takich miejsc, czy na Bawne, czy gdzieś. Cmentarz Tuszymy. Cmentarz Tuszymy. Po prostu takich miejsc jest sporo. Także to będzie miło będzie nam gościć w gminie Przedsław. A przede wszystkim to później, poprzez te obrazy, będzie też piękna promocja Przedsławia. Znaczy, ja wam powiem tylko tyle, że mi się podobają jakieś tam wycieczki, plenery, że tam jeździmy gdzieś daleko, ale my robimy komuś, jak to się mówi, reklamę, nie? Tak, a u siebie, jak to się mówi, uciekamy daleko, a nie widzimy tego, co u siebie tego, co można bliskie, zrobić, tak. Powiedzmy. Dlatego mówię, ten plener z nurtem Wisłoki, powiedzmy, czy był rynek, tak. Powiedzmy, czy były te wały Wisły, powiedzmy, czy był Zworek Oborski. No to słuchajcie, to jest pokazanie jakichś naszych miejsc i tych miejsc trzeba wskazywać jak najwięcej, a powiedzmy... A jak mówię, daleko jechać, zobaczyć, wrócić, ale malować nasze. Nie tak jest? Tak, tak, Także proszę zaplanować.
robić dni Przedsławia, też pod kątem patrząc finansowym, akurat nam się tam troszeczkę plany poprzestawiały, jeżeli chodzi o budżet przyszłoroczny, ale dni Przedsławia będą w tym roku jeden dzień, czyli niedziela, będzie przeznaczony typowo warsztatowy. Czyli będą różnego rodzaju warsztaty, planujemy i mural, i graffiti dla mieszkańców, i rzeźba wróci ta, co była już w tym roku. Tak. Plus przypuszczam, że o tym właśnie myślał dyrektor Barnaś, żeby później na zakończenie tego drugiego dnia, czyli niedzieli, pierwszy weekend Dni Przedsławia, całościowo móc wystawę dla Dni Przedsławia. Chcecie w tym brać udział, że rzeczywiście żeście wyszli z taką inicjatywą, bo tak jak myśmy zaczęli i w sumie no miał Chorzelów, był rzeczywiście bunt taki, że Chorzelów wiesz, przyjedzie, no jakoś młodzież nie dopisała, nie wiem jaka była przyczyna. No jaka była przyczyna? No wiemy, że były dni lotnictwa i to wtedy, no to być może, musimy taka wcześniej to też było, wiesz, bo to tu chodziło o to, że tak, gram jest, więc wykorzystujemy. Musimy to w tym roku. Nie możemy zrobić pleneru w listopadzie. Rozumiecie? Więc to było szybko. To i tak, że nam to wyszło. Że lipiec takie byłby dobre miesiące, bo u nas i to zaraz początek, bo potem są wakacje i nie ma czyli lipiec byłby takim najlepszym miesiącem, tak na początku właśnie. To jest pierwszy tydzień lipca i nie ma innej opcji. Albo koniec czerwca, albo początek lipca. Koniec roku szkolnego. Koniec roku szkolnego. Sobota, niedziela, A chciałem tylko powiedzieć tak, że dla tych, co brali udział w tych warsztatach, planujemy tak małą niespodziankę na podsumowanie także. No. No to kto przyjdzie, to będzie widział. No. A kto nie przyjdzie, nie będziemy mieć niespodzianki. No. Jeszcze tam terminy to już tam wspólnie z panem prezesem, dogramy. Ja mówię, ja marzę, bo po rzeczywiście po wielu gminach jest tyle zespołów śpiewaczych, teatralnych, kabaretowych, tak. Zrobić, ja to już dawno mówiłam, ja jeszcze z poprzednim po prostu starostą rozmawiałam na ten temat, że no marzy mi się o tym, żeby coś takiego zrobić, bo to jest tyle ludzi, którzy są zaangażowani w tą kulturę, taką rodziną, swoją, robią to dla swoich potrzeb, bo przecież w sumie nigdzie nie jedziecie aż tak, znowu nie jeździcie, prawda? Ale chcecie w ten sposób spędzać czas i to jest cudowne. I ja myślę, że to warto było pokazać. Przestańcie śpiewania! Jeszcze jest